Najwyższa Izba Kontroli upubliczniła niedawno raport dotyczący przygotowania lotniska w Poznaniu-Krzesinach do bazowania samolotów F-16. Jest ze mną pan Sławomir Marciniak, który koordynował tę kontrolę. Ta kontrola wzbudziła spore zainteresowanie w mediach. Spróbujmy na spokojnie przyjrzeć się jej wynikom. Poznań-Krzesiny, czy to dobra lokalizacja do bazowania samolotów F-16? Lokalizacja w Poznaniu, to jest w dużym mieście, lokalizację taką uznaliśmy za niekorzystną dla funkcjonowania bazy samolotów wielozadaniowych, przede wszystkim ze względu na uciążliwość lotniska dla ludności zamieszkałej w pobliżu. Były inne lokalizacje możliwe? Oczywiście. Szereg lotnisk funkcjonowało i funkcjonuje w siłach zbrojnych, które mogły stanowić bazę dla takich samolotów. A ten hałas, to jest głównie hałas. Mieszkańcy mogą się spodziewać, że on osiągnął już maksymalny poziom, będzie się zmniejszał? Według naszej wiedzy ten poziom tego hałasu, tej uciążliwości nie jest jeszcze optymalny, że tak powiem, ze względu na to, że intensywność szkolenia lotniczego nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu, przynajmniej do momentu, kiedy kończyliśmy kontrolę, takiego poziomu, który wynikałby z zamiarów i celów lotnictwa. Wynika to zarówno z liczby pilotów, jeszcze aktualnie niepełnej, no i z szeregu innych przyczyn. W każdym razie ta intensywność należy się spodziewać, że ona będzie wzrastała. To razem z nią mogą wzrastać też roszczenia odszkodowania. To o jakich kwotach teraz mówimy? Na koniec roku, właściwie na wrzesień 2009 roku, kwota zgłoszonych roszczeń wyniosła 280 milionów w zaokrągleniu. Natomiast MON poniósł już ponad 2 miliony, wypłacił tych odszkodowań. Jaka będzie ostateczna kwota? Trudno to przewidzieć. Wyroki sądowe określą tę kwotę, których w tej chwili jest ponad 1500 spraw zanotowanych według stanu na koniec 2009 roku. Te koszty należy zwiększyć jeszcze o bardzo prawdopodobną potrzebę, konieczność zakupu przez MON systemu monitorowania hałasu, który właśnie jest związany z funkcjonowaniem takiej bazy w Wielkim Mieście, gdzie ze względu na przepisy i normy powiedzmy hałasu związane z liczbą startów i lądowań tych samolotów wymagają potrzeby ciągłego monitorowania hałasu. To ta lokalizacja okazała się bardzo kosztowna, okazuje się coraz bardziej kosztowna i stąd pytanie, czy MON w ogóle był przygotowany do tego programu, kiedy go podejmował, wdrażał? Stwierdziliśmy, że zarówno dowództwo ówczesne Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej nie było przygotowane do rozpoczęcia programu wdrożenia samolotów do sił zbrojnych, samolotów wielozadaniowych. Ustawowo wprowadzony program został w 2001 roku. W tym czasie ministerstwo nie dokonało jeszcze wyboru samolotu, który ogłoszony ten wybór został dopiero w grudniu 2002 roku, a umowa ze Stanami Zjednoczonymi podpisana została w kwietniu 2003 roku. A na lotnisku w Poznaniu-Krzesinach już rozpoczęto inwestycje, co uznaliśmy za przedwczesne. To powiedzmy dotyczyłoby problemu już samego przygotowania i realizacji inwestycji. Wracając jeszcze do kwestii lokalizacji samolotów, chcę tutaj zaznaczyć, że taka lokalizacja w granicach Wielkiego Miasta jest niekorzystna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Niestety funkcjonowanie takiej bazy wiąże się z
koniecznością i potrzebą, celowością posiadania środków bojowych w zasięgu bliskim. Tutaj chcę podać przykład realizacji inwestycji dotyczącej magazynowania takich środków w pobliżu lotniska. I w każdej innej lokalizacji, w sytuacji mniejszej miejscowości, małych miejscowości, gdzie w większości lotniska są zlokalizowane w pobliżu takich, w takich lokalizacjach, łatwiej byłoby zapewnić bezpieczeństwo ludziom zamieszkałym w okolicy, jak w wielkim mieście. Wybudowano magazyny środków bojowych w 2007 roku i do dzisiejszego prawdopodobnie, no przynajmniej do czasu zakończenia kontroli, nie mogą być w pełni, znaczy są w bardzo małym procencie tylko użytkowane ze względu na potrzebę określenia, rozszerzenia strefy ochronnej wokół tych magazynów właśnie ze względu na bezpieczeństwo ludzi. W trakcie kontroli napotkaliście na poważny bałagan prawny. Jest to skomplikowana sytuacja, gdzie... Ale spróbujmy ją wyjaśnić. Na czym polega, to, dlaczego nie można wykorzystać tych wybudowanych magazynów? Nadzór budowlany nie wyda zgody na wykorzystywanie budowli, jeżeli ona zagraża w tym konkretnym przypadku na przykład bezpieczeństwu ludności. I takiej zgody nadzór budowlany do czasu zakończenia nie wydał. Wojsko w tej chwili spełniło już wymagania związane z utworzeniem takiej strefy i zapewnieniem bezpieczeństwa ludności. Natomiast chodzi teraz o zalegalizowanie utworzenia tej strefy poprzez wprowadzenie ich do tych planów zagospodarowania przestrzennego. I tutaj wchodzi w grę kwestia teraz procedur uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego i planów miejscowych. Jest to proces długotrwały i bardzo skomplikowany. Między innymi taką główną przeszkodą w uchwalaniu tego planu jest brak koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Głośna stała się sprawa zaginięcia, zniszczenia dokumentów w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dokumentów zawierających analizy poprzedzające cały projekt. Na ile ich zaginięcie wpłynęło na wybór, na lokalizację lotniska w Poznaniu-Krzesinach? Dokumenty, które zostały zniszczone, dotyczyły decyzji, która wydanej w 1997 roku, to jest w okresie jeszcze poprzedzającym decyzję o wprowadzeniu tego programu wyposażenia sił zbrojnych w samoloty. Decyzja dotyczyła przekazania do infrastruktury NATO, między innymi lotniska w Poznaniu-Krzesinach. Fakt ten został przytoczony w informacji dlatego, że podjęcie takiej decyzji o wprowadzeniu lotniska do infrastruktury NATO mógł mieć wpływ na późniejszy wybór lotniska jako bazy samolotów wielozadaniowych, a także dawał pewien pogląd na kwestię, powiedziałbym, prawodawstwa w Ministerstwie Obrony Narodowej. Sam fakt zniszczenia tych dokumentów niezgodnie z przepisami, jak to ocenił Departament Kontroli MON, ponieważ muszę to stwierdzić, że korzystaliśmy w pewnej mierze z wyników kontroli Departamentu Kontroli MON tutaj i sam fakt zniszczenia zgodnie z przepisami jest oczywiście, podlega ocenie, powiedzmy, z punktu widzenia różnych przepisów prawa, natomiast jako taki nie miał on wpływu na wybór tej decyzji. A proszę mi powiedzieć, kontrola NIK wykazała szereg problemów związanych z tą lokalizacją lotniska w Poznaniu-Krzesinach. Że zbyt blisko dużej aglomeracji, że względy bezpieczeństwa mieszkańców, że hałas i mnóstwo pieniędzy, które
co roku idzie, aby no, te problemy jakoś załatać. Tak? Bo, i moje pytanie, jakie są sugestie Najwyższej Izby Kontroli? Jak te problemy można rozwiązać? Czy w ogóle przenieść lotnisko, zmienić lokalizację tego lotniska dla samolotów wielozadaniowych? Czy może poradzić sobie w jakiś sposób z tymi problemami, które teraz występują? Z kontroli wynika, że lotnictwo ma pewne możliwości zmniejszenia, ograniczenia hałasu. Jednak one są ograniczone, to znaczy poprzez odpowiednie zorganizowanie startów i lądowań, kierunku, określenie kierunków tych godzin tych startów, lądowań. Ale jak mówię, to jest bardzo ograniczone, są tu możliwości. Ostatecznie baza, jest to baza lotnicza z pilotami, z samolotami i ona ma przede wszystkim zadania, tych pilotów trzeba szkolić. I tutaj na pewno dowódcy tej bazy nie pójdą w kierunku takim, żeby kosztem szkolenia zmniejszyć hałas. Tak, bo będzie baza cicha, ale nie funkcjonalna. Ale tak, po co te samoloty kupowaliśmy, po co wydawaliśmy pieniądze na szkolenie pilotów. No jest to problem trudny, bo ponieważ jak podsumowaliśmy, będzie to już kosztowało 1,5 miliarda złotych inwestycje, czyli poniesiono znaczny wysiłek finansowy na przygotowanie tego lotniska i przeniesienie tego ewentualnie jest trudnym problemem. Wygląda na to, że raport na samym końcu zachęca nas do tego, żeby uczyć się na własnych błędach i w przyszłości już ich nie powtarzać. No myślę, że właściwie pan ujął tę intencję taką. Jest oczywiście jeszcze wiele innych problemów tam, ale te chyba najistotniejsze tutaj przedstawiłem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.